Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj chciałem wam pokazać coś takiego. Dostałem właśnie odpowiedź od jednego z moich widzów, który pisze: dzięki Piotrek, że mnie wsparłeś w trudnej chwili, jesteś bardzo miły. Ja na to nie ma za co, pomagam innym jak mogę. I to jest po prostu dowód na to, że ja pomagam innym użytkownikom YouTube'a i tak dalej. Dziękuję bardzo za takie odpowiedzi, bo naprawdę to mnie cieszy, że są ludzie, którzy naprawdę chcą dać sobie pomóc. Oczywiście, jak ja to mówię, nie zadawajcie zbyt trudnych pytań, bo ja też na nie długo mogę nie odpowiadać, dlatego że po prostu mi też to zajmie. Po pierwsze, chodzę do pracy, pracuję jak każdy inny człowiek, nie zarabiam na YouTubie, bo uważam, że jest to zbędne. Po prostu zrobię kiedyś jeden film, pod którym zostawię numer konta bankowego i tylko napiszę: wpłacajcie w tytule przelewu, wpiszcie darowizna i tyle. Jak ktoś będzie chciał, to coś tam dorzuci, jeżeli nie, to nie. Proste i logiczne. Ja ogólnie nie preferuję zarabiania na YouTubie, ja po prostu tylko wezmę sobie, wrzucę coś takiego, że jeżeli ktoś będzie chciał mnie wesprzeć finansowo, to oczywiście będzie mógł to zrobić, a jak nie będzie chciał, to po prostu nie zrobi. Ja nikogo do niczego nie zmuszam, nie chcę zarabiać na YouTubie, ale tylko po prostu wrzucę informację, jeżeli ktoś będzie chciał wykonać przelew bankowy i mnie wesprzeć, te pieniądze pójdą na sprzęt, na przykład do nagrywania, czy nowy zestaw głośników do superkomputera na Linuxie, czy na przykład no po prostu na nowy monitor, bo ten też mój już zaczyna siadać, a wiecie, jaka jest sytuacja, no nie każdy ma wysrać 1000 zł na monitor. Dla mnie teraz naprawdę w dobie tego pierdolnika, co się dzieje na świecie, to jest trudno uzbierać nawet 500 zł głupie na monitor, więc naprawdę nie chcę się bawić w system ratalny i tak dalej, bo jest to bezsensowne. No dobra, dzięki za wszystko, życzę wam miłej nocy, trzymajcie się, Piorun Burza Elektryk. Jak ktoś będzie chciał mi wpłacać pieniążki na konto, bardzo miło to będzie widziane, bo zostanie to wykorzystane w logiczny i sensowny sposób. No, taką temperaturę mam u siebie w miejscowości. A jeżeli ktoś nie będzie chciał, to nie, ja do niczego nie zmuszam, ani do niczego nie zachęcam. Więc decyzja należy tylko do was. Dobranoc, miłej nocy, trzymajcie się i pozdrawiam.